Jezus, Maryja i Józef. Rodzina napełniona Duchem Świętym. Ołtarz główny. Rodzina w świątyni. Jeden z obrazów umieszczonych w ołtarzu głównym w archikatedrze częstochowskiej przedstawia Pana Jezusa, który naucza w świątyni. Pan Jezus w wieku 12 lat zwyczajem świątecznym udał się ze swoimi rodzicami do Jerozolimy na święto Paschy. Po skończonych uroczystościach pozostał w Jerozolimie, ale tego nie zauważyli jego rodzice. Myśleli, że wraca razem z innymi pielgrzymami i szukali go wśród krewnych oraz znajomych. Gdy nie znaleźli Pana Jezusa wśród wracających pielgrzymów, wrócili do Jerozolimy. Tam dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami i zadawał im pytania. Wszyscy uczeni byli zachwyceni wiedzą i bystrością Pana Jezusa. Maryja i Józef byli jednak smutni i nie rozumieli jeszcze, dlaczego ich syn tak uczynił. Wtedy Pan Jezus powrócił z rodzicami do Nazaretu i był im posłuszny. Każdego dnia czynił postępy w mądrości i innych darach Bożych oraz cnotach ludzkich. I my każdego dnia powinniśmy wzrastać w mądrości. Dar mądrości to taka pomoc od Ducha Świętego, dzięki któremu patrzymy na świat tak, jak widzi go Pan Bóg. Wówczas wiemy, co jest dobre, a co złe i czego oczekuje od nas Pan Bóg. Dlatego codziennie módlmy się o mądrość i inne dary Ducha Świętego.